Rysując karykatury ludzi, najczęściej koncentrujemy się na twarzy, ale na twarzy pojawiają się elementy, które należałoby omówić bardziej szczegółowo. Są to podstawowe części, jają się światła, przyjmując taki układ, w zależności od tego, jakie jest źródło światła. Jeżeli tęczówka, czyli ten u dołu też układają się rzęsy, ale w troszeczkę innym rytmie i przeważnie są krótsze i delikatniejsze niż u góry. Tak? Powieki są bardzo blisko siebie i też wąskie. Ja go bardzo delikatnie rysuję. Generalnie pamiętajcie, że przy nosie trzeba bardzo spokojnie się tym wszystkim posługiwać. Jak zaczniecie zbyt mocno rysować, to nagle się okaże, że starajcie się tej kreski nigdy nie zrobić prostopadłej do kartki, bo będzie wyglądało zupełnie to nierealnie. Dziurki od nosa co średniej wielkości, tutaj mocno trójwymiarową bryłą, a nie z czymś płaskim widzianym od przodu ani od boku. Ale proponuję wam, żebyście zabawę z nosem zaczynali właśnie od tych dwóch podstawowych sposobów patrzenia, czyli przód oraz bok. Przystąpię do rysowania warg. Zaznaczam dolną wargę. Nie rysować tych zakończeń warg tak samo mocno, jak robicie to w przypadku tych wewnętrznych krawędzi, bo wtedy będzie to wyglądało, jakby te usta ktoś nachalnie kredką obrysował. Dolna i górna część. I u takich osób można rzeczywiście pokazać dwie klawiatury, tylko uprzedzam, wygląda to zbyt upiornie, dlatego jeżeli karykatura ma być wyraźnie różnicować między sobą u poszczególnych osób oczy, nosy oraz usta, bo od tego zależy 90% charakteru człowieka, którego będziecie twarz właśnie rysowali.